Jak urodziłam będzie. Jesteśmy w Zakopanem, właśnie mamy okazję zobaczyć, jest oczywiście w kwietniu, jak wygląda Zakopane, śniegu mamy troszeczkę jeszcze na szczytach, przed chwilą byliśmy, można powiedzieć, pod Giewontem, pod taką górą, bardzo sympatyczną, pasmo górskie Tatry, więc sobie jedziemy, patrzymy na wypadzik, jak jest w Zakopanem, jest całkiem sympatycznie. No i jak to wygląda u nas w Polsce, w mieście, w górach, pozdrawiamy, całujemy. Pozdrawiamy. Mamy świetnego kierowcę. No i mamy wspaniałą koleżankę, która właśnie nas tutaj obwozi swoim auteczkiem. No i to jest taka zabudowa bardziej góralska, domki, które są z drzewa, dużo elementów takich z drzewa. Na razie robię przerwę. Gdzież miał kościół? Ten już kościół, co papież był. I teraz właśnie druga strona, witam ponownie. I teraz pomalutku dojeżdżamy, gdzie jest właśnie, będzie kościółek, gdzie był właśnie na Krzeptówkach, gdzie nasz papież, już święty Jan Paweł II, był tutaj w tym kościele. Troszeczkę mi tutaj, ale jeszcze troszeczkę podjedziemy, to mniej więcej to tak wygląda tu z przodu. I tu jest właśnie ten kościółek. On bodajże go konsekrował. Więc ja tu ciocia i mamę wziąłam tą kulawą mojej. Tak to wszystko wygląda. No to teraz miasto, gdzie jest tradycja góralska, muzyka góralska, raczej tutaj. Ludzie, którzy mieszkają, to ja to zawsze mówię, że tu się troszeczkę czas zatrzymał. Pasmo górskie widzimy. Za chwileczkę pokażemy tak samo widokowe miejsce. Cały czas w tle mamy górę Giewont, tradycyjnym krzyżem na szczycie góry. Tu. I ona mówi za żabką. No to jak zielony tam. Że jakiś biały płot jest. I tu się, że za płotem. Aha, że się. A, ale my gdzie? Tu zaraz niedaleko. O tu. No tu mamy w lewo, w prawo. Zakopane prawo, jako stolica Tatr. Tu zakonnice mieszkają pod prawo. No to normalnie kościół nie był. Byłaś tu nigdy. Byłam, to stąd się jedzie tam ale dalej. Ale nie byłaś ze mnie? Nie. A co tutaj się spalił dom? Nie, zapadło się, ale zobacz jakie tu ojejku, no to jakie są. Ale tak słoneczko świeci, pejzaż. Jeszcze tam niżej pokażę ci, gdzie ten Andrzej mieszka. Drewniane domy. Nie ma paliwa. A nie ma, no to nie jedzie. To jutro, jeszcze jedzie. Więc sceneria pięknie. Po prostu, no już słońce się chyli ku zachodowi. Więc taka sceneria jest specyficzna. Tu czy tam? Poczekaj. Wiedz tu obojętnie gdzie, bo na chwilę. Na prawo, tak? Prawo czy na parking. Daj prawo.